Dzień dobry, nazywam się Konrad Kilian. Tematem tego webinaru jest styl przemawiania publicznego. Dzięki temu materiałowi będziecie w stanie pracować nad poszczególnymi elementami stylu i sprawicie, że Wasze mowy będą prawdziwą przyjemnością dla odbiorców. Będziecie dzięki swojemu stylowi przekonujący, będziecie w stanie wygrywać debaty i dobrze wypadać na prezentacjach, konferencjach, we wszelkich sytuacjach, w których będziecie musieli mówić publicznie. Ten materiał będzie najbardziej przydatny dla osób początkujących i średnio zaawansowanych. Pomoże Wam usystematyzować wiedzę o poszczególnych elementach stylu. Poznacie także cały zestaw ćwiczeń do pracowania nad nimi. Znajdziecie także w opisie tego filmu linki do dodatkowych materiałów. Zapraszam. Dzisiejszy webinar jest pierwszym z 6 spotkań, jakie przygotowaliśmy na czas ograniczonego przez epidemię dostępu do szkoły i edukacji uczniom, studentom i wszystkim zainteresowanym debatami historycznymi. Zapraszam już dzisiaj na kolejne odcinki. Śledźcie media społecznościowe Muzeum oraz Fundacji, aby dowiedzieć się o kolejnych spotkaniach. Za tydzień porozmawiamy sobie o wykorzystaniu źródeł historycznych w przygotowaniu do debat. Dzisiejszy materiał myślę, że jednak może być interesujący także dla osób, które jeszcze nie zaczęły przygody z debatami albo które chcą dowiedzieć się, jak przemawiać, bo mają jakieś wystąpienie na konferencji, prezentacje i chciałyby wykorzystać wiedzę, którą można zdobyć i przećwiczyć w debatach, do czego bardzo namawiam, do innych celów. Zapraszam jednak do śledzenia całego cyklu. Zaczynamy od krótkiego planu, od tego, czym się dzisiaj zajmiemy. Powiemy sobie o tym, czym jest styl, tak żebyśmy mieli wspólne zrozumienie tego, jak można nad nim pracować. Powiemy sobie o 8 elementach stylu, takich najważniejszych, najbardziej rzucających się w oczy, nad którymi możemy pracować, od razu łącząc sobie to z konkretnymi ćwiczeniami. Nie wszystkie ćwiczenia będę omawiał bardzo dokładnie w trakcie webinaru. Znajdziecie w opisie link do krótkiego PDF-u, w którym będzie tych ćwiczeń nieco więcej. Będę czasem odsyłał także na inne strony. W każdym razie omówimy sobie 8 podstawowych elementów, które sprawiają, że mowa staje się dobra albo zła od razu, tak jak mówiłem, z konkretnymi sposobami pracy nad nimi. Następnie powiemy sobie o tym, jak oceniany jest styl w debatach. Zastanowimy się nad tym, jakimi kryteriami kierują się sędziowie, ale także o tym, jak w trakcie debaty muszą podejmować decyzje, wejdziemy trochę w ich rolę. Następnie powiemy sobie jeszcze o tym, jak dobrze zacząć mowę. To jest bardzo istotny element, który buduje nam wiarygodność, poczucie pewności siebie i sprawia, że mamy dobre pierwsze wrażenie. Będzie tutaj 10 sprawdzonych sposobów na udane rozpoczęcie. A na końcu przeprowadzę także sesję pytań i odpowiedzi z tymi z Was, którzy są dzisiaj na Zoomie. Możecie zadawać pytania już w trakcie naszej rozmowy, w trakcie mojej tej części bardziej wykładowej. One wszystkie będą zapisane i odpowiem na nie już po zakończeniu. Będzie także możliwość zadania pytań w trakcie. Mam nadzieję, że będą trudne i interesujące. Plan jest zatem dość ambitny. Będzie trochę teorii, trochę przykładów, trochę ćwiczeń. Mam nadzieję, że w ten sposób przedstawię Wam dość materiału, który będziecie mogli wykorzystać do samodzielnej nauki. Dzisiaj będzie spora dawka inspiracji, ale także konkretu, dzięki któremu będziecie w stanie przez praktykę dobrze pracować nad swoim stylem. Chciałbym, żebyśmy mieli takie wspólne zrozumienie stylu na potrzeby dzisiejszego webinaru, żebyśmy nie myśleli o elegancji, o pewności siebie, o głosie, z którym się rodzimy i który jest udany albo nie, o jakiejś wytworności, o robieniu dobrego wrażenia. Chciałbym, żebyśmy przeszli trochę do źródeł i myśleli w taki sam sposób dzisiaj na potrzeby takiego bardzo technicznego ujęcia stylu. No i trochę może zaskoczy Was taka definicja łacińska, klasyczna stylu. Otóż retorzy, którzy pracowali nad sposobem mówienia i kształcili innych mówców, kiedy używali słowa stylus, które weszło do wszystkich języków europejskich w jakiejś zmienionej formie, to tak naprawdę mówili o rylcu. Rylec, jeśli Wam nic nie mówi, to nic strasznego. Rylec to mniej więcej to samo co dłuto, czyli takie narzędzie, dzięki któremu jesteśmy w stanie rzeźbić. Jesteśmy w stanie nadawać jakiemuś materiałowi konkretny kształt. I ja bardzo lubię tę definicję, nie dlatego, że jestem jakimś wielkim fanem rzeźbiarstwa, tylko dlatego, że ona pozwala pomyśleć o mowie jako o materiale, który mamy dopasować, mamy odciąć to, co zbędne, uwypuklić to, co jest dla nas szczególnie cenne i przedstawić to jakiemuś odbiorcy.
I tak powinniśmy myśleć o mowie, jak rzeźbiarz myśli o materiale, z którego będzie tworzył dzieło. Ono ma tylko służyć temu, aby przekazać jakąś ideę. A zatem sukces będzie osiągnięty wtedy, kiedy w głowie odbiorcy pojawi się taka sama idea, jaka była w głowie nadawcy. Nie chodzi o to, żeby istnieje jakiś jeden styl, który jest świetny w każdej sytuacji, bo nawet najlepszy mówca będzie miał takie sytuacje, w których będzie mu ciężko, jeżeli się nie zaadaptuje. Jeżeli chcemy przekazać jakąś ideę i przybliżyć nas do osiągnięcia naszych celów, to nie chodzi o to, żebyśmy mieli uniwersalny styl, tylko żebyśmy mieli szeroką paletę zagrań, żebyśmy potrafili szybko zrozumieć, jaka jest sytuacja i dostosować naszą wypowiedź do konkretnych celów. Dlatego ta definicja, która właśnie mówi, żeby zacząć od celu, żeby przemyśleć to, po co mówimy, ma zaaplikowanie także do materiału językowego i o ile przy rzeźbie oznaczała ona to, że musimy najpierw przemyśleć, jakie dłuto pasuje do jakiego materiału, ile go mamy, jak on będzie ciężki i tak dalej, ile trzeba włożyć siły, a ile techniki, no to tutaj, jeżeli pracujemy nad materiałem językowym, a każda wypowiedź mówiona publicznie, to jest także po prostu praca naszym ciałem nad powietrzem, które ma dolecieć do odbiorcy i wywołać w jego głowie taki obraz i taki ciąg obrazów, jaki my sobie wyobraziliśmy, no to musimy jakieś słowa wybrać, potem z nich ułożyć z tych cegiełek jakąś konstrukcję i potem jeszcze wypowiedzieć ją w taki sposób, który sprzyja wrażeniu, które sobie zaplanowaliśmy. Ale to od tego musimy zacząć, od tego, żeby zastanowić się, co konkretnie my chcemy osiągnąć. To jest bardzo widoczne w takich sytuacjach, w których mamy konflikt pomiędzy dwoma typami rozumienia stylu, bo jest coś takiego jak styl typowy, który się opiera na zgodności z gatunkiem. Musimy się zawsze wpasować w ramy jakiejś wypowiedzi i najpierw jeszcze upewnić się, że nasze wyobrażenie tej typologii, tego rodzaju wypowiedzi jest zgodne z tym, jakie mają odbiorcy. To bardzo często wychodzi, że na przykład ludzie różnie rozumieją, co to jest rozmowa. I tam są elementy, które są bardziej jak w kazaniu albo jak w wykładzie. Nie wiemy, kto ma jaką hierarchię, ile komu wypada mówić, co jest niegrzeczne, a co pokazuje brak zaangażowania. A zatem pierwsza rzecz to jest zgodność z sytuacją, w której jesteśmy. Może niektóre rzeczy są zbędne. W debatach jest tak, że niektóre rzeczy są od nas wymagane, na przykład przedstawienie definicji, a inne będą zbędnymi ozdobnikami i tak naprawdę nie sprawiają, że mowa, która jest nawet i przyjemna i w innej sytuacji mogłaby być interesująca, nie będzie wysoko punktowana. Bo nie pomyśleliśmy o tym, jaki jest nasz cel, jak patrzy na to sędzia. To jest jedna kwestia. Druga to jest styl indywidualny. Chodzi o to, żeby myśleć o tym na zasadach kontrastu, ale prosta różnica jest taka, że styl grupowy to jest dopasowanie się, styl indywidualny polega na wyróżnieniu się, na nadaniu indywidualnej ekspresji, wyrazistości, odrębności. I sztuka polega na tym, żeby jednocześnie skorzystać ze wszystkich korzyści, które proponuje nam i jedno, i drugie rozumienie stylu. Bo musimy się wpasować do jakichś ram, a jednocześnie nie mamy w nich tylko wypełnić jakichś zadań i być typowymi. Dobry styl to taki, który jest nasz, po którym jesteśmy zapamiętani, w którym my wyróżniamy się tym, co jest w nas najlepsze, w którym jesteśmy oryginalni. I nie każdy lubi być oryginalny, ale jeżeli po prostu nie będzie zaznaczonej w żaden sposób naszej oryginalności, jeżeli będziemy tylko typowi, no to będziemy mieli najwyżej połowę sukcesu. W niektórych sytuacjach może to być nawet więcej niż połowa sukcesu, bo czasem ważniejsze jest to, żebyśmy byli zapamiętani pod względem nie tego, co powiedzieliśmy w danej sytuacji, a tego, że możemy kiedyś gdzieś jeszcze coś powiedzieć, możemy zostać zapamiętani. Więc bycie zapamiętanym, korzystanie z tego, co jest nam dane w danej sytuacji, jakie mamy indywidualne plusy i minusy, jest równie istotne jak dopasowanie do stylu typowego. I teraz chciałbym chwilkę o bardzo częstym błędzie, który
powoduje to, że osoby początkujące, kiedy chcą pracować nad swoim stylem, kończą z takimi zagraniami, które czasami ich narażają na śmieszność, jak nie pracować nad stylem. Więc weźmy sobie takiego początkującego mówcę, weźmy sobie takiego mnie 10 lat temu, który bardzo chciałby się nauczyć, ale trochę nie wie jak. No więc naiwności swojej myśli, co by tutaj zrobić, i myśli, że będzie sobie patrzył na kogoś, kto jest dobrym mówcą i wybiera nawet w miarę rozsądnie kogoś, kto jest mówcą powszechnie uznanym, nie jest tylko jego idolem, tylko jest rozpoznawany jako mówca dobry poprzez szerokie gremia. Weźmy sobie Baracka Obamę, na pewno odniósł sukcesy w dużej mierze dzięki temu, jak mówił, masa nagród, zapraszany, bardzo drogi mówca. Bierzemy sobie kogoś takiego. I wielu z Was może w ten sam sposób myśleć. Obejrzę sobie jakiegoś debatanta, jakąś świetną mowę i co potem? Otóż, jeżeli patrzy sobie taki pretendent na kogoś świetnego, no to potem będzie chciał najprawdopodobniej po prostu wziąć od niego jakiś element, jakieś zagranie, jakiś cytat, jakiś konkretny przykład, jakiś sposób rozpoczęcia, zakończenia, i będzie potem starał się to samo robić, myśląc, że w ten sposób nabiera takiego charakteru, takiego mówi na takim poziomie jak oryginał. No i to jest błąd, bo takie czyste kopiowanie do tego nie prowadzi. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli chcielibyśmy przenieść te elementy, no to najpierw musielibyśmy wiedzieć, jakie elementy kopiować. Jeżeli jesteśmy początkujący, jeżeli będziemy po prostu patrzeć na mowę i będziemy obserwować to, co nam się rzuca w oczy, to jednak jest szansa, że my nie docenimy tego, co jest najistotniejsze, że będziemy źle nazywać jakieś elementy, nie będziemy widzieć ich jako całość jakiegoś większego procesu, jako wynik innych zachowań, niż nam się wydaje. Będziemy tak zostawać na poziomie powierzchowności. Więc bardzo często, tak jak mówię, może się to skończyć na przykład cytowaniem, tak? A cytat niekoniecznie jest odpowiedni. Więc patrzy taka osoba początkująca, tak robiłem ja, na to, co się rzuca w oczy, a nie ma takiego odpowiedniego znawstwa, które mu pozwala oceniać, co jest dobre, a co złe i jak mógłby coś przyswajać. No i poza tym, jeszcze chyba gorsze, jest to, że bardzo często taka osoba będzie kopiować jakieś zagrania tak jeden do jednego. Czyli nie pomyśli o odpowiedniej sytuacji, tylko będzie wciągać w swoją mowę jakieś elementy, które gdzieś komuś przed inną publicznością się sprawdziły. I to nie może wyjść dobrze, bo one się sprawdziły dlatego, że ta osoba mówiła to w konkretnie innej sytuacji. I możemy się inspirować kimś, kto ma 50-60 lat, jeśli mamy lat 20-30, ale chodzi o to, żeby sprawić wrażenie, że my możemy być w tej pozycji, co on za 30-40 lat, a nie, że jesteśmy teraz. Jeśli tak próbujemy robić, no to się narażamy tylko na śmieszność. A zatem chodzi o to, żeby patrzeć bardzo szeroko, żeby uwzględniać wiele płaszczyzn, żeby uwzględniać to, jaki ten dany mówca, którym się chcemy inspirować, miał cel, w jakiej był sytuacji, do kogo mówił, jakie oni mieli wyobrażenia, kim byli, tak? Jakie mieli wykształcenie, ile czasu chcieli słuchać, jakie mieli nastawienie, jak ono się zmieniało w trakcie, kim jest ta konkretna osoba, to nad tym powinniśmy się zastanowić, nawet fizycznie, jakie ma unikatowe cechy, a jakie mam i dodatnie ujemne wszelkie wyróżniki, jak one grają, tak? Jaką pozycję ma ta osoba, tak? Jaka jest historia za nią. Dopiero wtedy możemy zrozumieć, czemu ta mowa była w tym momencie odpowiednia. I na końcu jest ta refleksja, którą ktoś początkujący może ekstrapolować na całość wypowiedzi. To jest to, co zrobił, dokładnie jakiego sformułowania użył, bo ono zadziałało tylko w tym kontekście, w tych trzech innych elementach. I jeżeli my będziemy stali w innej sytuacji, no to odpowiadające tak performatywnie, jeżeli chodzi o sprawczość, zagranie musi być inne, bo sytuacja jest inna, my jesteśmy inni i odbiorcy na pewno nie będą tacy sami. Więc chodzi o to, aby patrzeć na siebie, dobierając styl ze swojego celu do tego, co się wydarzyło przed chwilą. Cel zmienia się także w trakcie, do tego, aby być cały czas świadomym, myśleć o swoich odbiorcach, dobrze znać swoje cechy, dobrze, także w relacji z odbiorcami, co oni o mnie wiedzą, czego nie muszę mówić, bo po co się powtarzać,
I dopiero na końcu wychodzi nam taki element tego, że tego, co ja naprawdę zrobię. Jeżeli nie mamy przemyślanych tych trzech elementów dotyczących kontekstu, no to nie możemy w sposób świadomy dobrze dobrać zagrań, dobrze ułożyć mowy i dobrze jej powiedzieć. Mówimy nawet już tylko o stylu, już nie chodzi o warstwę nawet słowną i samej zawartości. A zatem nie ma nic złego w tym, że myślimy sobie o tym, że dobrze jest się inspirować i trzeba patrzeć na lepszych. Oczywiście, że tak. Natomiast to nie ma być zawsze jeden do jednego, tylko mamy mieć setki takich osób i w różnych sytuacjach na nie patrzeć pod wieloma elementami po to, żeby kiedy my staniemy przed decyzją, w jaki sposób mówić, żeby świetnie czytać pokój, znać swoje ograniczenia i swoje zagrania, które są sprawdzone i próbować nowych rzeczy, ale dostosowywać do aktualnych potrzeb, do tego, co my jesteśmy w stanie u siebie poprawić i mieć oczywiście cały czas w pamięci nasz własny cel. A zatem najgorsze, jak możemy sobie zaszkodzić, to wziąć tylko jakiś element, być, o, ja tak zrobię, tak? W ten sposób dokładnie to samo powiem. Nie ma zatem jednego przepisu na dobry styl. Jest uwaga, świadomość własnych ograniczeń, szeroki wachlarz zagrań i elementy, z których możemy dobierać konkretne zagrania, konkretne rozwiązania, używam tego stwierdzenia, zagrania i zaraz sobie powiemy właśnie o tym, czemu to niedobrze, jak się powtarzamy. Natomiast można powiedzieć, że mamy 8 elementów, które na pewno pojawią się w stylu i nad którymi musimy podjąć refleksję. Zastanówcie się teraz, kiedy będziemy je omawiać, jak to wygląda na razie u Was. Kiedy będziecie oglądać może nagrania swoich mów, myślcie o tym, co u Was wypadło dobrze, co wypadło źle, ale też patrząc na innych, może oceniajcie pod tym względem, dlaczego w danej sytuacji któryś z nich był nieodpowiedni, albo wręcz przeciwnie, sprawdził się wystarczająco dobrze. Pogrupowałem te 8 elementów w 4 grupy, dlatego że w tych parach można nad nimi pracować. Więc zaczniemy od postawy i notatek, bo jak zaraz się przekonacie, bardzo ładnie wyjdzie nam to, jak możemy nad nimi pracować. Postawa wydaje się najbardziej oczywistym elementem, on się niesamowicie rzuca w oczy. Niezależnie od tego, czy mówimy o debatach, czy jakichkolwiek przemówieniach publicznych, bardzo łatwo jest zauważyć, niezależnie od tego, jakie mamy umiejętności retoryczne, że coś się dzieje dziwnego, więc wszelkie tutaj błędy będą oceniane bezlitośnie. Ale także jeżeli będziemy nadawać jakieś takie poczucie stabilności, pewności siebie, ciepła, to będzie promieniować i będziemy przez wszystkich odbierani jako osoby o niezłym stylu. Jakie pytania zadają sobie osoby, które oceniają styl osoby mówiącej pod względem postawy? Czy panuje nad swoim ciałem, czy stoi stabilnie? Czy nogi nie są skrzyżowane? Czy się bujamy? Czy chodzimy, kiedy nad tym nie myślimy? Czy może jesteśmy w kontakcie z podium? Generalnie podium moim zdaniem bardziej przeszkadza niż pomaga, na nim powinny tylko leżeć notatki, bardzo korci, aby się na nim oprzeć i w ten sposób być nienaturalnym. Także jeżeli będziemy z nim w kontakcie, no to będzie nas po prostu blokowało, będzie gorzej się rozchodził nasz głos, więc dobrze jest mieć bardzo ograniczony kontakt z podium, dobrze jest stać stabilnie obie stopy całą szerokością na podłodze. Także samo jeżeli siedzimy i przemawiamy, to także jest nasza optymalna pozycja i stopy na szerokości barków. To jest to, od czego zaczynamy, do czego cały czas powinniśmy wracać z małymi urozmaiceniami, jeżeli sytuacja na to pozwala. Natomiast dbamy o to, żeby postawa była stabilna. Drugie kryterium to, czy utrzymujemy kontakt wzrokowy z publicznością. Dobrze jest mówić nie do ludzi, tylko ludziom, wybrać sobie kogoś na publiczności i do niego patrzeć, a po kilku minutach zmienić na następną osobę, czy po minucie zmienić na następną osobę. To już jakby zależne jest od tego, z czym wy czujecie się komfortowo, natomiast mówienie konkretnej osobie
czegoś, z czym przyszliśmy, sprawia, że wszyscy mają wrażenie, że zaraz mogą być tak samo wybrani i że jest jakieś połączenie. Wy też dobrze odczytujecie to, czy kogoś nudzicie, czy angażujecie. W ten sposób mówimy o wiele lepiej. Jeżeli macie problem z patrzeniem w oczy komuś, kto jest na publiczności i sprawia to, że się stresujecie, to rozwiązaniem jest patrzenie tak troszkę wyżej na środek czoła. Odbiorca będzie miał wrażenie, że patrzycie na niego, a wy nie będziecie mieli takiego wrażenia, że świdrujecie kogoś spojrzeniem i że jest to w jakiś sposób niekomfortowe. Tak jak mówię, można to w ten sposób obejść. Natomiast dodaje to wam bardzo dużo, jeżeli trzymacie kontakt wzrokowy z publicznością, co nie jest łatwe, kiedy się skorzysta z kamery, bo każdy patrzy na siebie tak naprawdę na konferencjach i sprawdza, czy nie zmieniły mu się niekomfortowo włosy, ale też staramy się patrzeć w kamerę tak bardzo, jak możemy, bo jest po prostu przyjemniej tego słuchać. I wreszcie, czy pomagamy sobie lub przeszkadzamy gestykulacją? Wszelka gestykulacja przesadzona, wychodząca poza ten tak zwany bezpieczny kwadrat, sprawia, że jesteśmy histeryczni, że jesteśmy zamknięci, wyglądamy na osobę nieśmiałą albo obrażoną i tak jak mówiłem, także blokujemy się, jest nam trudniej mówić, trudniej w pełni oddychać, nabrać dość powietrza, więc staramy się, żeby gesty były w miarę oszczędne, żeby podstawową pozycją była ta, w której mamy dłonie przy kieszeniach, natomiast żebyśmy wyliczali coś gestami, używając dłoni w sposób raczej oszczędny. Jeżeli musimy coś pokazać, to starajmy się pokazywać zawsze wierzch dłoni. On jest bardziej neutralny, odbierany jako coś ciepłego, jako taki gest, jakbyśmy się mieli ochotę najwyżej do kogoś przytulić, ale może też dbali o dystans, a o wiele gorzej jest, jeżeli wskazujemy coś palcem, czy nawet dłonią. To jest nieprzyjemne, tego unikajmy. A zatem postawa, pierwszy element i bardzo zbliżone do niego pod tym względem utrzymywania kontaktu są notatki. To jest coś, na co też każda osoba sędziująca zwróci bardzo szybko uwagę, ale także jeżeli oglądacie konferencje naukowe, to nie ma nic gorszego niż wystąpienia, które są odczytywane w całości, chociaż niby przyszliśmy tutaj, żeby porozmawiać, żeby mieć kontakt, tak? Przecież moglibyśmy sobie wysłać te teksty. Tutaj najprościej jest po prostu ocenić, w jakim stopniu mowa jest przeczytana, a w jakim wypowiedziana i punktować za to, jak wypadamy na tle innych osób mówiących tego dnia. I o tych sposobach dobrego notowania, który pozwala wam korzystać z notatek, ale ich nie czytać gotowych tekstów przemówień, przygotowaliśmy oddzielne ćwiczenia, więc do nich link jest tutaj i 11 kroków, uwag, wskazówek dotyczących przygotowania notatek i pracy z nimi, więc nie będę się nad tym rozwodził. Domyślacie się zapewne, że to jest nie pisanie całych zdań, tylko pisanie, no właśnie czego, co jest takim charakterystycznym stwierdzeniem, elementem, który pozwala wam zapamiętać, co macie powiedzieć, a jednocześnie nie przykuwa was do kartki. O tym w linku, więc zostawiam was z tym. I przechodzimy do kolejnej grupy. Zaczniemy od słownictwa. Słownictwo oceniamy przede wszystkim pod dwoma kryteriami. Po pierwsze, pod tym, czy jest różnorodne i bogate, czy mamy szeroką gamę zagrań, czy nasz słownik jest szeroki czy nie ma powtórzeń w naszym wystąpieniu zbędnych. Natomiast drugie kryterium to jest to, czy słowa, których używamy, są adekwatne do omawianego zagadnienia. A zatem, czy na przykład nie są ahistoryczne, albo czy nie są archaizmami, bo możemy nawet korzystać ze słownictwa naukowego, ale używać słownictwa przestarzałego, niepasującego do procesów, o których mówimy. Myślę, że tutaj wiele przykładów mogłoby dotyczyć na przykład sposobu opisu niestandardowych zachowań, tak? Jakby jest różnica, czy mówimy o zachowaniach, w jakim stopniu nasz język jest wartościujący, tak? Więc tutaj też łatwo jest o popadnięcie w jakąś niedbałość, o korzystanie z naszych przyzwyczajeń. Pamiętajmy, żeby dostosować się do publiczności, do tego, jakie są jej oczekiwania. No ale poza tym, dobrze jest mówić
w sposób adekwatny, odpowiadając dokładnie tym terminom, którymi powinniśmy się stosować w ramach tematu, o którym debatujemy, a nie tylko, żebyśmy mówili, że coś jest dobre, tak? Czasami coś jest wpływowe, korzystne, czasami coś polepsza zdrowie albo pozytywnie wpływa na transparentność jakichś procesów. Jak dokładnie jesteśmy w stanie określić te dane z terminy, będzie wpływało na to, jak oceniane będzie nasze słownictwo. I podobne do tego zagadnienie bardziej na gramatykę niż na samo słownictwo. To jest prawność językowa, oczywiście szerokie określenie. A zatem przede wszystkim, czy pojawiają się jakieś błędy, tak? Fleksyjne, czyli koniugacja bądź deklinacja, gdzieś tam się pomyli, składniowe, niezgodność podmiotu z orzeczeniem, wszelkie potocyzmy albo wulgaryzmy, na które w debatach miejsca nie ma, także będą obniżać naszą poprawność, a za to umiejętność składania zdań wielokrotnie złożonych, które mimo tego, że będziemy mieli kilka podmiotów i orzeczeń, będzie i tak zrozumiałe i będzie w sposób przejrzysty przedstawiać jakieś skomplikowane procesy, będzie plusem, będzie doceniane. Natomiast nie chodzi tylko o kwiecistość i trudność, tylko o to, w jakim stopniu spływa na to, że jesteśmy zrozumiali. Jak nad tym pracować? Kilka sposobów. Najbardziej podstawowy z tych czterech, które tutaj proponuję, wszystkie one dotyczą po prostu obcowania z poprawnie korzystającymi ze słownictwa i z wszelkich narzędzi językowych osób, czy to poprzez teksty, czy inne media. Podstawowym jest czytanie książek. Co do zasady zawsze powinniście czytać jakąś książkę, także po to, żeby zdobywać wiedzę, ale także po to, żeby zdobywać umiejętność posługiwania się różnymi stylami i konstruowania wypowiedzi. Tego nam nie daje film, tego nam nie dają żadne inne media. Jeżeli czytamy, zapamiętujemy jakieś sformułowania, ale wtłaczamy się do takiego myślenia, w którym myślimy zdaniami i oswajamy się z myślami już tak wypowiedzianymi, to jest nam łatwiej jakieś sformułowania ułożyć. Pamiętajcie też o tym, że książki są tak naprawdę świetnym sposobem zaoszczędzenia czasu, wbrew temu, co niektórzy o nim myślą, bo jeżeli przeczytamy jakąś książkę, powiedzmy nawet w 20 godzin, co wydaje się wynikiem zupełnie możliwym, no to tak naprawdę w mniej niż dobę, czyli mniej niż czas, który byłby nam potrzebny, żeby dotrzeć gdzieś wielokrotnie i wrócić, jesteśmy w stanie poznać na przykład historię jakiegoś miasta, tak? Albo poznać czyjąś biografię. To jest zaoszczędzony czas. To jest rozszerzenie pola poznania świata, które nam przypada na życie. I zachęcam do tego, żebyście jak najwięcej czytali, także po to, żeby poznawać różne sposoby widzenia, sposoby myślenia, terminologii, poglądów. I warto korzystać z różnych gatunków, z różnych epok, z różnych punktów widzenia. Więc dobrze, żebyśmy tak sobie przeskakiwali, żeby to był raz Hemingway, raz Proust, raz Twardoch, raz Leder, a raz Legutko, tak? Więc staramy się zdobywać jak najwięcej słownictwa, bo dzięki temu nam będzie przychodzić do głowy i sama wiedza, ale także umiejętność mówienia, przedstawienia świata w słowach. Na podobnej zasadzie będą działały także kolejne elementy, o których tutaj mówię. Nauka języków obcych, oczywiście ta nastawiona na słownictwo, zwłaszcza takie, w którym szukamy synonimów, tłumaczymy jakieś terminy wewnątrz jednego języka i zastanawiamy się, jakie dokładnie określenia odpowiadają temu, o co nam chodzi. Śpiew, nauka tekstów, to też kopalnia cytatów oczywiście, poprawia nam pamięć, więc jak najbardziej zachęcam. Jeśli chodzi o słuchanie mów, to tutaj są przykładowe rozwiązania, w których możecie znaleźć dobrze powiedziane mowy. TEDy, podcasty, same debaty, audycje radiowe. Radio jest, myślę, że trochę nieoczywistym punktem, trochę zapomnianym w naszym pokoleniu. Natomiast radio jest medium trudnym, w którym dbałość o język jest szczególnie istotna, bo nie ma miejsca na inne fajerwerki, na inne rozwiązania przyciągające uwagę widzów.
Więc zazwyczaj speakerzy radiowi mówią pięknym językiem polskim czy językiem angielskim, jeżeli będziecie słuchać podcastów czy audycji z innych krajów. Więc także warto przez radio nabywać umiejętności czy to swojego języka, czy innego. To był punkt słownictwo i poprawność językowa. Teraz przechodzimy do tempa. Nie będzie tutaj niczego bardzo odkrywczego. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby ono nie było ani za wolne, ani za szybkie, ale też żeby nie było monotonne. Znaczy, żeby odpowiadało temu, co chcemy zaznaczyć, jakie wrażenie chcemy sprawić. Przeciętne tempo to jest tak 120 słów na minutę mniej więcej. Podczas debat czasem dochodzimy do 200, mówcy podczas aukcji dochodzą do 250. Jeżeli mówilibyśmy jednak tak przez 7 minut, nawet przy tych 200, to, byłoby po prostu męczące, trudne do zapamiętania, niemożliwe do zapisania, więc tracimy też tę warstwę przekonywania, ale także totalnie szkodzące temu, w jaki sposób odpowiadamy wygłaszanym przez nas treściom. Bo jeżeli chcemy, żeby coś wybrzmiało, jeżeli było stwierdzone spokojnie jako punkt, który jest pewnikiem, to musimy zwolnić i nadać mu trochę powagi. I to nie chodzi tylko o mówienie z pauzami, tylko o spokojniejsze tempo. Ale jeżeli będziemy mówić cały czas w żółwim tempie, no to oczywiście także będziemy sobie szkodzić. Dobrze jest przy przedstawianiu tego, co chcemy, aby w debacie stało się oczywistością, podstawą, aby wszyscy się do tego zgodzili, aby to przedstawiać, mówiąc w tempie powolnym, spokojnym. W ten sposób jak budujemy bazę, taką ramę wspólnego rozumienia jakichś twierdzeń i trudno jest zakwestionować. Ludzie bardziej zgadzają się z takimi mówcami, którzy przedstawiają im rzeczy, w które już wierzą w sposób spokojny, a kiedy coś atakujemy, kiedy jesteśmy bardziej na poziomie opinii, kontrargumentacji, dobrze jest przyspieszyć i przedstawić wiele powodów w krótkim czasie, dlaczego dana osoba po drugiej stronie nie ma racji. Bardzo, myślę, niedaleko jest głośność, która też ma dwa elementy, pod którymi jest oceniana, to znaczy, czy bez wysiłku ani bólu możemy zrozumieć wszystkie elementy mowy. Istotne jest to, żeby rozumieć, co wpływa na naszą, na głośność naszego mówienia, aby mieć tutaj niezblokowaną, swobodną krtań, aby przetestować pomieszczenie, w którym będziemy mówić wcześniej i wiedzieć, jak głośno musimy mówić. Natomiast od razu przejdę może tutaj do sposobu pracowania nad tymi dwoma elementami. No bo pierwszym z nich będzie praca nad taka czysto fizyczna, nad umiejętnością najpierw wdychania powietrza, aktywacji mięśni przepony i wzmacniania też mięśni brzucha, który z kolei pomaga nam także stać w sposób, który jest stabilny, dobrze nabierać powietrza, mówić tak, żeby głos w nas jak najlepiej rezonował. Masę ćwiczeń znajdziecie w internecie, ja tutaj nie będę wyszukiwał już kolejnych, natomiast im silniejsza tutaj ta część przy płucach i niżej, tym lepiej dla naszego sposobu mówienia, odpowiedniego tembru i panowania nad tym, jak mówimy. No i inne rodzaje ćwiczeń, tak żeby sprawdzić, z jakim tempem my czujemy się dobrze, żeby wiedzieć, jakie jest nasze ekstremum, gdzie jest, jak jesteśmy w stanie przyspieszyć, a nie robili tego dopiero, kiedy nam brakuje czasu, bo zaraz się kończy mowa. Więc weźmy sobie na przykład ulubiony tekst wiersza czy piosenki z inną osobą, która go bardzo lubi i pościgajmy się trochę, starając się powiedzieć jak najszybciej. Albo w drugą stronę, czyli przygotować należałoby wtedy metronom, to jest wszystko dostępne w wersji online, który odmierza jakiś rytm regularnie, to jest narzędzie znane muzykom, którzy mają grać w jakimś takcie. Potem my sobie liczymy, ile w jakiejś wypowiedzi mamy sylab i staramy się, nie patrząc na ten metronom, czy wyciszając go, tak żeby on sobie nadal pracował, a my wtedy mówimy w takim tempie, jakie wydawało nam się, że odpowiada temu taktowi. I na końcu sprawdzamy, jak daleko byliśmy. Tak? Czy jesteśmy w stanie na przykład mówić w takim tempie, żeby mówić dwie sylaby na sekundę. Tak?
I dochodzimy do tego, dzięki tym mierzeniu ekstremum, do tego, jakie jest nasze tempo optymalne, naturalne, z którym się czujemy najlepiej. Artykulacja, czyli to, jak wyraźnie i poprawnie wypowiadane są słowa, czy mamy przejęzyczenia, pomyłki, czy mówimy inne dźwięki niż planowaliśmy. Bardzo łatwe do wyłapania. Myślę, że tutaj ćwiczenia będą bardzo przydatne dla osób, które chciałyby popracować, ale oczywiście jeśli ktoś potrzebuje pomocy logopedy, to jest oddzielny temat, natomiast będzie jedno takie krótkie rozwiązanie, które myślę, że pomoże się przygotować wielu osobom. Z tym związane jest także to, czy przerwy między słowami i zdaniami pomagają w zrozumieniu treści. Innymi słowy, czy bierzemy przerwy tam, gdzie my chcemy, a tu musimy po pierwsze wiedzieć, a po drugie musimy brać odpowiednio wdechy, tak żeby mieć możliwość nabierania powietrza wtedy, kiedy nam to pasuje, a nie kiedy już zmuszają nas płuca, więc po pierwsze mięśnie, o których już mówiliśmy, ale też nabieranie wdechu głębokiego, wdech płytki, to taki, w którym nie pracuje nam przepona i w którym podnoszą nam się ramiona, bo kiedy klatka piersiowa desperacko szuka miejsca, w którym chciałaby nabrać jeszcze trochę powietrza. Jeżeli bierzemy wdechy głębsze, no to zwiększamy sobie szansę na to, że nie zabraknie nam powietrza w trakcie wypowiedzi, a my mniej się stresujemy i mamy przez to lepszą artykulację. Wreszcie, czy mówca panuje nad frazami, intonacją, akcentowaniem? Jak melodyjna jest nasza wypowiedź? Kiedy podnosimy ton, a kiedy schodzimy na dół, kiedy chcemy powiedzieć coś poważnego? Także akcentowanie w zdaniach, w wyliczeniach może wpływać na to, jak na poziomie takiej fonetyki symbolicznej opisujemy świat, bo jeżeli mamy dwa elementy, na przykład wiemy, że coś jest duże i małe, jeżeli wymieniamy tylko dwa określenia, to od razu budujemy kontrast. Jeżeli korzystamy z określeń trzech, o czym wiele też systemów filozoficznych i religii wie i wykorzystywało do konstruowania jakiejś teorii, to dajemy poczucie pełnego opisu świata. To może być wycinek tego świata. Na przykład powiemy, że śniadanie jest pyszne, zdrowe i pożywne. I wydaje się, że już niczego tutaj nie trzeba dodawać. Są trzy elementy. One wyczerpują nam jakieś zagadnienie. Jeżeli powiemy o czterech bądź pięciu, to będziemy mieli wrażenie natłoku, przesytu, chaosu bądź bogactwa. Tak? Więc trzeba też umiejętnie grać tym, jak będziemy akcentować w ramach zdań, w ramach jakichś wyliczeń, ile ich dobierzemy i jak zadbamy o to, żeby któreś z nich były szczególnie mocno podkreślone. To artykulacji i niedaleko od tego jest ekspresja, która wpływa na to, jaki kontakt z widownią podejmujemy, w jakim stopniu chcemy się bratać, w jakim stopniu dbamy o jakąś powagę, jak często puszczamy oko, czy w ogóle, czy chcemy, czy w tej sytuacji wypada, czy nam się opłaca, czy doprowadza nas, że jesteśmy bliżej naszego celu. Odpowiedni sposób odnoszenia się do emocji, o tym zaraz powiem przy podziale mowy, dlaczego podział na elementy naszej wypowiedzi, odkrywania argumentów, które do siebie nie pasują, bardzo nam w tym pomaga. No i wreszcie w jakim stopniu korzystamy z figur retorycznych, czyli w jaki sposób pomagamy sobie z ozdobnikami, jakimiś charakterystycznymi zwrotami. Ważne jest to, żeby to było świadome i, jak napisałem, roztropne, czyli raczej oszczędne. Jeżeli staje się to rozpoznawalne, jeżeli jest zagraniem, mamy nawet w języku polskim dużo takich określeń, które negatywnie mówią o kimś, kto pięknie mówi, albo ma umiejętności takie krasomówcze, w ogóle samo to określenie krasomówca, orator, myślę, że w języku polskim raczej odbierane jest z dystansem i to jakąś pachnie sofistyką i mówieniem, przekonywaniem, stylem, a nie samą racją argumentu. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby nasz styl wzmacniał nasze argumenty, czyli żeby był przezroczysty, żeby sprawiał, że idee dotrą do odbiorcy, a nie żeby od nich odciągał, żeby był jak taki
bardzo lśniący krawat i gdzieś jakiś brokat dodany, tak? Czy kwiecista pawia poszetka. Może czasem jest w porządku, jeżeli cały strój jest pasujący do tego stroju, do tego elementu i jeszcze okazja jest odpowiednia i wszyscy się jakoś w miarę podobnie ubrali, a jeśli nie, to mam wrażenie, że za dużo trochę czasu poświęcamy na tę stylizację, prawda? No i tak samo jest z mową. Więc nie chcemy być zapamiętywani przez to, że coś było dziwaczne, tylko przez to, że wzmocniło nasz przekaz. No dobrze, jak nad tym pracować? Pierwsza rzecz. Zapomnijmy o staraniu się o spółgłoski. Przy spółgłoskach popełniamy błędy. To K myli się nam z G, język gdzieś zatrzymuje się nie na tym miejscu, w którym byśmy chcieli, a samogłoski są o wiele łatwiejsze w wymowie, jest ich tylko 7, je możemy przedłużać, w nich jest melodia, w nich możemy podchodzić wyżej bądź niżej, jeśli chodzi o tony, więc nie utrudniajmy sobie zadania starając się mówić wyraźnie, bo to nie działa, tylko mówmy w taki sposób, aby to samogłoski dominowały nad naszym sposobem mówienia. Sposoby ćwiczenia, wszelkie czytanie na rolę, jeśli ktoś ma dzieci, które chcą słuchać jakiejś opowieści, no to świetnie. Jeżeli mamy tekst, który musimy przećwiczyć i zazwyczaj najtrudniej jest go powiedzieć pierwszy raz, a to chodzi tylko o to, żeby go powiedzieć, bo za pierwszym razem i tak nie będzie dobrze, to powiedzmy go jakimś bardzo charakterystycznym głosem, albo kogoś, kogo nie lubimy, albo jakiejś postaci, jakiegoś bohatera. W ten sposób trenujmy naszą ekspresję w sposób przesadzony, znowu, po to, żeby odkrywać, jaka forma jest dla nas optymalna. No to teraz jak w debatach oceniany jest styl. I chciałbym, żebyśmy pomyśleli sobie o tym tak bardzo konkretnie, o sędziach jako o ludziach i może przez chwilę zastanowili się, co oni muszą zrobić, kiedy mają takie oto zadanie wytycznych, żeby ocenić, w jakim stopniu styl wzmacnia siłę przekonywania argumentów. I bardzo namawiam do tego, żebyśmy jak najwięcej sędziowali, no bo to jest najprostszy sposób zrozumienia tego, co to znaczy sędziować. I pamiętali o tym, że sędziowie to ludzie, co znaczy, że mają tylko dwoje oczu, ograniczony czas, muszą robić notatki, muszą dużo zapamiętać i to jest trudne zadanie. Więc pamiętając o tym, jeżeli się zastanawiamy, jak oceniany jest styl, to znaczy po pierwsze jest przez sędziów, przez ludzi, którzy mają 8 różnych mów w jednej debacie i mają ograniczony czas i muszą jakoś uzasadnić to, co pamiętają, to, co chcą do czego będą na przykład przekonywać innych sędziów, tym, co mają zapisane. Więc tak jak widzicie, patrząc na dwie sędzie z finału jednego z naszych turniejów debat historycznych, one się cały czas starają bardzo dokładnie usłyszeć i zrozumieć i skonfrontować swoją wiedzą, ale też z tym, co już w debacie padło, to, co dany mówca przedstawia, zapisać to wszystko i brutalna prawda jest taka, że o stylu zapiszą dużo, dużo mniej niż o samej zawartości mów, bo nie ma takiej potrzeby, aby pisać cały czas o stylu. Mamy jakiś średni pułap, od którego wychodzimy, patrzymy potem na elementy charakterystyczne, które są od niego odchyleniem. Natomiast cały czas musimy słuchać, co mówca mówi, bo jeżeli sobie zaprzeczy albo zaprzeczy koledze z zespołu, to jest duży problem i tego nie możemy przegapić. A styl to jest tylko uśrednione wrażenie z całej mowy, co oznacza, że sędziowie będą patrzeć na nasze mowy i będą je oceniać tak trochę wyrywkowo pod względem stylu. Będą oceniać najszerzej to, jaki on ma wpływ na jakość argumentów, znaczy będą nam wdzięczni, jeżeli mowę dobrze podzielimy, jeżeli zrozumieją wszystko, jeżeli coś nie będzie powiedziane za cicho, jeżeli nie pogubią się gdzieś w wywodzie poprzez nieodpowiednie słowa, to będzie to wpływało cały czas na jakość argumentów. Natomiast w sposób szczególny zapamiętają jakieś charakterystyczne elementy, to, że raz się zacięliśmy, to, że chodziliśmy po sali, to, że opowiedzieliśmy dwa niezłe żarty, to, że mówiliśmy w sposób emocjonalny tak, że widać było, że nam naprawdę na jakiejś sprawie zależy i w sposób poruszający,
ale wystarczy, że to zaistniało kilka razy, a nie musiało trwać przez całe 7 minut. Dlatego też, jeżeli wiemy, że sędziowie mają ograniczone możliwości notowania na temat stylu, no to najprawdopodobniej najwięcej tych notatek zrobią podczas rozpoczęcia. Też tak, że trochę podczas zakończenia, ale najwięcej notować będą wtedy, kiedy nie będą musieli notować samych naszych argumentów, a to jest rozpoczęcie. Wtedy zaczynamy, są definicje, cytaty, nie ma co tego notować. Patrzymy na osobę mówiącą przez pierwszą minutę, mamy jakieś wrażenie, piszemy dobry styl, przyjemny głos, bogate słownictwo i potem weryfikujemy w trakcie mowy, czy to się sprawdziło, czy nie. Tak to wygląda i dlatego bardzo ważne jest, aby jak najlepiej przygotować nasze rozpoczęcie. Rozpoczęcie jest także istotne bardzo dlatego, że jeżeli my sami zaczniemy w sposób dobry, to będziemy wierzyć w to, że jesteśmy w stanie dobrze mówić i to ustawi nam poziom naszego stylu już do końca naszej wypowiedzi. Bardzo trudno jest mieć dobrą mowę, jeżeli źle zaczniemy, bo wtedy już zaczynamy się denerwować, widzimy, że nasi zawodnicy z zespołu martwią się, my się boimy, że ich zawiedziemy, boimy się, czy dotrzemy do sędziego, co on już o sobie myśli. Pracujmy jak najlepiej naszymi rozpoczęciami, miejmy jakieś rozpoczęcia przygotowane, bo w ten sposób dramatycznie poprawimy nasze umiejętności przemawiania w dobrym stylu. Jak zatem możemy zaczynać? Co powinno w takim rozpoczęciu się znaleźć? Trzy elementy. Po pierwsze, musimy mieć jakieś czyste rozpoczęcie. Czasem to jest jedno zdanie, czasem trzy. Ono nie wpływa na samą merytorykę naszego wystąpienia. Natomiast jest to jakieś provocatio, tak? Jakieś wezwanie, odniesienie do wyobrażeń osób, które nas słuchają, wprawienie ich wyobraźni w ruch. To musimy zrobić, dobrze byłoby na samym początku, tak żeby nas w jakikolwiek sposób zapamiętali, żeby myśleli sobie, to będzie ciekawa mowa, tego posłucham, prawda? I nie dlatego, że muszę, tylko jeszcze z przyjemnością. Potem podział mowy na części i przedstawienie celów mowy i strategii zespołu, to może być przeplatane z elementem drugim, natomiast pokazuje, że jesteśmy w tej debacie nieprzypadkowo, wiemy, jakie są nasze zadania. Nad tym się nie będę teraz rozwodzić. Omówmy sobie sposoby rozpoczęcia. Jest ich sporo, oczywiście możecie także łączyć je między sobą i wymyślać swoje własne, natomiast tutaj 10 sprawdzonych. Przed nimi jednak jest przerwa i uśmiech. Jeżeli wchodzimy na mównicę i zaraz mamy zacząć, dobrze jest wtedy już nie bawić się notatkami, mieć je przygotowane. To wszystkich jednak trochę denerwuje, jeżeli wychodzimy, już powinniśmy zacząć, a rozkładamy. Wszyscy będą nam wdzięczni, jeżeli nasze notatki rozłożymy w miarę szybko. Natomiast jeżeli wtedy staniemy, spojrzymy na sędziego i spytamy się, czy mogę zacząć, to będzie trudno także nie odwzajemnić się zwiększoną uwagą. A zatem najpierw uśmiech i chwila ciszy, a potem co możemy zrobić? Możemy podziękować. Zawsze jest ktoś na sali, komu warto podziękować, więc, a jeśli nie, to w najgorszym wypadku może być to ktoś poza salą. Natomiast jest tak, że bycie miłym i bycie wdzięcznym jest odbierane jako przejaw dojrzałości, troski o przeżycia całej grupy. Nie bójmy się tego. Wszyscy lubią, kiedy ktoś komuś dziękuje, więc jest to trochę nieoczywiste w debacie, w której wydaje się, że chodzi o takie starcie i że musi być na granicy agresji, a wcale nie musi być, więc jakiekolwiek podziękowanie jest na miejscu, jeżeli jest szczere. Bardzo łatwo jest też wyczuć nieszczere podziękowanie, więc tutaj na to uważajmy. Drugi i trzeci bardzo podobne punkty, odniesienie się albo do bieżących wydarzeń czy rozmów, albo do jakiegoś wydarzenia historycznego. Najlepiej w obu przypadkach, aby to była historia. Kilka zdań, dorzućmy do tego jakiś przymiotnik, żeby mieć możliwość oddziaływania na wyobraźnię widzów, zdynamizujmy jakiś obraz. I jeżeli nie mamy przykładu konkretnych rozmów, tak dzisiaj, kiedy jechałem tutaj na debatę, nie myślałem sobie, że świetnie, mamy już historię. Czasem może być oczywiście odniesienie do bieżącej sytuacji, do wiadomości, które mamy. Jeżeli jesteśmy w stanie opowiedzieć czyjąś historię życia, przygotować się, a w debatach często czas na to mamy, no to świetnie, opowiadajmy krótkie historie, ale łączmy je
z naszą argumentacją. Dobierajmy przykłady tak, aby one dominowały debatę, aby druga osoba, druga strona musiała się do nich jakoś odnieść. Podobne jest oczywiście odniesienie się do statystyk, ale to tak naprawdę może stać się dosyć suche. Dobrze jest, żeby było to na samym początku, żeby to były statystyki, które są bardzo wyraźne, albo szokujące w takim sensie, że są przygnębiające, albo bardzo entuzjastyczne, że są, jest jakaś wyraźna dominacja, albo że są nieoczywiste, że są zaskakujące, tak? Że mamy coś, czego nie spodziewamy się, co nie każdy wie. W ten sposób pokazujemy, że będziemy odwracać w naszej mowie sposoby myślenia. I nawet jeżeli komuś się wydawało, że druga strona powinna mieć rację, to my już pokazaliśmy, że w jednej statystyce taka zwyczajowa wiedza może nie mieć zaaplikowania. No to podobnie będzie tutaj. Punkt piąty, cytat. Tutaj jest łatwo o patos, łatwo jest o popadnięcie w takie tanie moralizatorstwo, a zatem dbajmy o to, żeby cytaty były dobrane dobrze, żeby były nie takim gołosłownym przywołaniem jakiejś dobrej myśli, ale o to, żeby mieć potem na przykład w trakcie mowy jakieś do nich odniesienie, albo po to, żeby im zaprzeczyć, to nie ma nic lepszego niż przywołanie jakiegoś autorytetu i potem przedstawienie tego, jak mógłby odnieść się do naszej dzisiaj bieżącej tezy. Natomiast nie chodzi tylko o to, żeby mieć argument z autorytetu, no bo to nie o to chodzi w debatach. Pytanie zadane publiczności i chwila ciszy także powinna dobrze zadziałać. Do tego podobne jest wprowadzenie ruchu, w takim sensie, że na przykład prosimy o podniesienie rąk, albo prosimy popatrzcie przez okno, albo popatrzcie na osobę po waszej prawej stronie, teraz popatrzcie na osobę po stronie lewej. No i wszyscy zapamiętają już taką mowę. Wyobraźmy sobie wszelkie narysowanie jakiegoś świata alternatywnego i kilka elementów, jeżeli z niego wyciągniemy i unaocznimy. To również nie jest łatwo o takim elemencie zapomnieć. Zgodzenie się z drugą stroną, bardzo potężne narzędzie, które sprawia, że jesteśmy raz, że zapamiętani, a dwa, że od razu sprawiamy wrażenie, że my wiemy, o co chodzi w debatach, bo my rozumiemy zasady, rozumiemy tezę, dobrze ją przemyśleliśmy, a druga strona trochę słabiej, bo jest jakaś część jej mowy, jak największa oczywiście, działa na naszą stronę. Świetne narzędzie i warto od tego zacząć niezłośliwie, tylko z uśmiechem. No i żart, najlepiej jest żartować z samego siebie. Wtedy nie ryzykujemy tego, że będziemy w jakiś sposób nieodpowiedni, że kogoś urazimy. Natomiast wprowadzamy rozluźnienie, co jest oczywiście cenne. Oczywiście, tak jak mówiłem, możemy te wszystkie 10 elementów łączyć, przeplatać. Cytat może być pytaniem, że żarciem możemy zgadzać się z drugą stroną i tak dalej, i tak dalej. Więc to są sprawdzone sposoby. Część z nich jest oczywiście bardzo podstawowa, natomiast lepsze to niż nic. Dobrze jest, żebyśmy mieli taki repertuar, a w danej sytuacji też reagując na to, co mieliśmy już wcześniej, wymyślali nasze własne rozpoczęcia. I potem, jak powiedziałem, obowiązkowy jest podział mowy, na to będzie krótkie ćwiczenie także w opisie. Natomiast jeszcze tylko krótko o korzyściach z niego wypływających. Tutaj nie wszystkie dotyczą stylu. Oczywiście mamy lepszy porządek, a w argumentach lepiej tłumaczymy. Sędziowie są nam bardziej wdzięczni. Ułatwiamy też zadania członkom drużyny, bo oni łatwiej mogą napisać podsumowanie, mogą też odnaleźć luki w naszej argumentacji i je wypełnić. Natomiast element czwarty, piąty na styl już bardzo, bardzo wpływa. Czwarty dotyczy takiego dziwnego zjawiska, które wynika z tego, że mowę odpowiednio podzielimy i że będziemy na przykład w jednej części mówić o argumentach etycznych, a w drugiej o aspektach ekonomicznych. Bo jeżeli będziemy w trakcie tłumaczenia jakiegoś argumentu, myśleć o nim, myśleć o idących za nim procesach, to automatycznie stanie się tak, że słowa, które będą nam przychodzić do głowy, ale także nawet sposób wypowiadania tychże argumentów i konkretnych słów będzie odpowiadał takiemu rejestrowi symbolicznemu i ekspresji charakterystycznej dla tejże tematyki. Czyli przy sprawach ekonomicznych będziemy bardziej myśleć o liczbach, procentach, konkretnych rozwiązaniach i będziemy mówić w bardziej
szczegółowo, bez zbędnych jakichś aluzji i kwiecistych metafor, bez takiej szerokiej warstwy emocjonalnej. I na odwrót, kiedy będziemy mówić o kwestiach dotyczących chociażby etyki, jeżeli będziemy myśleć o historii, o wpływie na zdrowie, no to też będziemy myśleć o raczej takich rzeczach, które mogą się łączyć z na przykład cierpieniem albo ze współczuciem. Będziemy mieć takie obrazy w głowie i je będziemy też wygłaszać. Więc podział mowy wpływa na nasz styl, bo łatwiej nam jest mówić w stylu odpowiednim. To jest to połączenie z punktem, który wcześniej zapowiadałem, jeśli chodzi o ekspresję. No i wreszcie, to już mały plus, ale zawsze miejsce na przyjmowanie pytań. Podzielona mowa stwarza takie naturalne sytuacje, w których mamy zakończenie argumentu, możemy powiedzieć, czy są teraz jakieś pytania, przyjąć je i nie rozbijać swojej mowy, przyjmując pytanie w połowie argumentu, w połowie zdania, czego nigdy nie powinniśmy robić, więc warto dzielić mowę. Zbliżając się coraz bardziej do końca, bo to zbliżamy się do końca od samego początku, jak to zawsze bywa, chciałbym jeszcze przywołać tylko skalę oceny. Jest to tak zwana skala Grabki, czyli polska wersja językowa skali stosowanej na Mistrzostwach Świata Szkół Debat. I ona jest dostępna w całości na stronie, do której link macie tutaj, ale także w opisie. Przeczytajcie ją sobie, żeby zobaczyć, w jakich widełkach oceniane są mowy i jakie są aspekty, które wpływają tak jednoznacznie na to, że możemy się w których z nich znaleźć. Ja tylko wyodrębnię dwa elementy. Po pierwsze to nieocenianie akcentów naleciałości regionalnych. To nie jest niczyja wina, że mieszka w jakiejś części Polski, czy mieszka poza Polską, gdzieś się wychowałam, a chcę debatować po polsku. Bierzemy to z dobrodziejstwem inwentarza i jak długo jest zrozumiałe, to nie ma stylu lepszego albo gorszego. I drugi element jest taki, że kiedy mamy, że tej skali nie należy odczytywać jako takiej instrukcji, bez której przejścia wszystkich punktów można bądź nie przeskoczyć na kolejny poziom. To znaczy, jeżeli mamy na przykład w polu 26-27 informację o tym, że mowa jest przerywana, to chodzi o nadmierne użycie przerywników, tak? Więc to nie jest tak, że ktoś to miał jeden moment, w którym zatrzymał się i miał jakieś ambolofrazy i powiedział to musi od razu być 26-27, nadal może być w 29-30, bo tam też jest mowa, mogą pojawić się drobne mankamenty. Więc unikajmy, sędziując, takiego myślenia, raz się zdarzyło, odhaczone musi być tutaj. Chodzi o ogólne wrażenie i wiemy, że to jest trudne i mówiliśmy sobie o tym, jak to wygląda w notatkach. Natomiast staramy się patrzeć jak najszerzej i nie oceniać po jednym tylko elemencie pozytywnym bądź negatywnym. Staramy się, żeby była to jak najszersza pula zagrań, która unaoczniła się jakoś w trakcie całej mowy. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca, minęło 57 minut. Myślę, że przekazaliśmy tutaj takie podstawowe elementy, które są naprawdę istotne. Przechodzimy teraz do sesji Q&A. Mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeżeli będzie ich za dużo, albo jeśli będą wymagać też jakiegoś przygotowania, to możecie je zadawać tak, że później ja będę na nie systematycznie odpowiadał. Dziękuję wszystkim, którzy ten film obejrzeli. Mam nadzieję, że będziecie teraz chętniej debatować i będziecie przemawiać w jakichkolwiek sytuacjach w taki sposób, który będzie przyjemny dla Was i przyjemny dla Waszych odbiorców. W opisie filmu znajdziecie linki z kolejnymi ćwiczeniami. A ja zapraszam już teraz na kolejne webinary w naszym cyklu. Będzie ich przynajmniej 6. Śledźcie media społecznościowe Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulijówku oraz Fundację Polska Debatuje. Znajdziecie na naszych fanpage'ach także informacje o innych materiałach edukacyjnych, o wydarzeniach, które popularyzują historię bądź sztukę merytorycznego argumentowania i przemawiania publicznego. Bardzo serdecznie do tego zapraszam. I z mojej strony to już wszystko. Powodzenia. Widzimy się w następnych odcinkach.